nie do końca pamiętam, jak to było bez Goga. Duża baza starych, dobrych gier, działających na nowych systemach operacyjnych bez problemu. Właściwie każdy kolejny jakby etap powstawania Goga, wrzucania gier, mocno byłem w to, powiedzmy, tak zaangażowany jakby osobiście, gdzie oglądałem, co tam się dzieje. I to wam powiem, ile miałem lat w momencie, jak mój brat przywiózł pudełeczko. 95 rok, miałem 9 lat i pamiętam, jak mój brat wybrał się do Warszawy, przywiózł w pudełeczku Warhammer Shadow of the Horned Drat, czyli strategia bitewna na bazie systemu figurkowego Warhammera. I powiem ci, że jak zobaczyłem, że jest to dostępne, bez chwili wahania, od razu boom. W dzisiejszych czasach, których w zasadzie takich portali jak GOG, właściwie on jest jeden taki portal. Jestem graczem starej daty, lubiłem kiedyś i do dzisiaj lubię klikać w stare przygodówki. Indiana Jones 3, Indiana Jones 4, rewelacja, Monkey Island, w końcu wjechały na GOGa, tak długo trzeba było na to czekać, też Spears of Monkey Island. Get lost, Punky Doodle, I'm warning you, Pooper Duper. Takie przyjazne, nie wiem czy tak jest, ale osobiście mam wrażenie, że w GOGu też tam przy obsłudze i tworzeniu tego serwisu są zaangażowani ludzie, którzy lubią gry komputerowe, sami są graczami, no i mam wrażenie, że chcą zrobić serwis taki, na którym, z którego zawsze chcieli sami korzystać. GOG.com niewątpliwie na tle innych platform wyróżnia fakt, że tych gier nigdzie indziej nie ma. To nie jest jakaś oferta turbo exclusive, jak jakieś, wiecie, a upchajmy tutaj w naszym launcherze trzy tytuły, niech ściągają ten launcher, szybko tutaj telemetrię im zaszyjemy i wyciągniemy z nich dane. Nie, to tak nie działa. Można sobie tak kupić te gry i można wrzucić, wiecie, katalog, odpalić i tyle. Co u mnie jeszcze można znaleźć, bo też mam nowe rzeczy, na przykład Battle Brothers. Nie wiem, z niezależnego jakiegoś chyba małego studia, kompletnie się nie wydaje. Kojarzę tego tytułu. Gra strategia, tworzysz tak, sobie... Turowe coś. Tak, z 2017, czyli z zeszłego roku gra. Bardzo jak fajna, to wpadłeś? Bardzo klimatyczna. Newsletter GOGa, powiem ci szczerze. Szczerze mówiąc, to co wyróżnia GOGa, dla mnie w każdym razie, to jest przede wszystkim bardzo fajne podejście do klienta, do użytkownika. Jest mnóstwo fajnych gierek, cały system jest bardzo przejrzysty, bardzo dużo promocji, no i przede wszystkim bardzo specyficzne podejście do DRM-a. For many people out there, it's really valuable to be able to fully download and play their games in a totally offline mode. So I think it's great. I think you're actually filling a niche and answering some of requests from the players out there. Powiem ci, że dokładnie to jest powód, dla którego chyba newsletter GOGa jest jedynym newsletterem, który zawsze otwieram. Przeważnie te newslettery w większości firm od razu idą do kasacji, a tu zawsze wchodzę sprawdzić, na co są promocje, bo tam przeważnie są jakieś czasem minus 90, minus 70. Trudno wyróżnić tylko trzy tytuły spośród mojej całej biblioteki i można byłoby polecieć tutaj klasykiem, że oczywiście Wiedźmin 3. Ale zdecydowanie na wyróżnienie zasługuje również Kingdom Come Deliverance, Frostpunk czy Cuphead. Co do ciekawych wspomnień, to tak. Z Cupheadem były bardzo ciekawe i intensywne. Like 10 years ago, I don't want to say games were like homogenous and everybody was kind of making the same thing, but it was a lot more about sort of publisher-driven games and games that had to be a console game, or it had to be a high-budget PC game, or it had to be an MMO. Nowadays, it's just incredible to see how many indie games are out there and how many little studios and people in their garage are making games. We're looking forward to observe your growth and your increasing market share because we like working with you and because we need you. I w tym rozwoju, którego, tak jak mówię, bardzo mocno wam życzę, nie zapominajcie o tym, jacy jesteście teraz, bo póki co jesteście jednym z takich, można powiedzieć, najprzyjemniejszych serwisów, które dystrybuują gierki w formie elektronicznej i są taką platformą, no, z jakich miałem okazję korzystać. Niestety nie jestem dobry w składaniu życzeń, więc standardowe 100 lat
oraz jeszcze większej społeczności.